Czy wiesz, że większość gatunków zwierząt i roślin w dżungli pozostaje niezbadanych? Jest więc jeszcze wiele do odkrycia, ale nie masz pojęcia, jakie szalone rzeczy już znaleziono w lesie deszczowym. Zauważono tu rzeczy, które są dosłownie nie z tego świata. Ale czy naprawdę w dżungli ukryte jest lotnisko UFO? Dlaczego artefakt, który wysadził historię z wody, został po prostu zniszczony? A przede wszystkim, co do cholery robi starożytny statek piracki pośrodku dżungli? Internet nie byłby sobą, gdybyśmy nie znajdowali tutaj najbardziej ryzykownych historii i raportów. Jednak nie zawsze jest jasne, ile prawdy jest w tych historiach. A poniższy incydent również jest przyćmiony ogromnymi znakami zapytania. Według informacji, które od jakiegoś czasu krążą po sieci, pewien poszukiwacz przygód wyruszył w dżunglę Panamy. Jego wyprawa nie była jednak pod dobrą gwiazdą. Mężczyzna beznadziejnie się zgubił i ostatkiem sił próbował uciec z odmętów zielonego morza liści. Gdy jednak zagłębiał się coraz bardziej w las deszczowy, natknął się na coś, co wprawiło go w kompletne osłupienie. Był tam w pełni wyrośnięty statek piracki ze złotej ery piractwa. Ale w jaki sposób zadziwiająco dobrze zachowany wrak był w sercu dżungli? Nawet kreatywna społeczność internetowa nie miała jasnej odpowiedzi na to pytanie, czy statek mógł zostać złapany przez burzę i katapultowany do lasu? Kto wie, ale prawdziwa tajemnica kryła się wewnątrz pirackiego statku. Bo kiedy mężczyzna podszedł i zajrzał do środka, zobaczył w środku nic. Żadnego ładunku przedmiotów codziennego użytku, a przede wszystkim żadnych doczesnych szczątków. Jeśli statek naprawdę został niespodziewanie wyrzucony do dżungli, to czy nie powinny być tam jakieś ślady załogi? Inna teoria głosi, że statek został celowo sprowadzony do tego zakątka, by go ukryć i naprawić. Następnie został porzucony z jakiegoś powodu. Co sądzisz o tym? Daj nam znać koniecznie w komentarzach poniżej. Czy UFO rozbiło się w lesie deszczowym? Kto może powiedzieć, jakie tajemnice kryją się w sercu amazońskiego lasu? Tyler może. Zapalony entuzjasta UFO przyjrzał się bliżej zdjęciu satelitarnemu na Google Maps, które ujawniło coś niezwykle dziwnego. Podczas gdy obraz pokazuje obszar w brazylijskim stanie Rondônia, możemy zobaczyć tajemniczą formację świetlną w kształcie cygara. Teraz pojawia się pytanie, co to jest? Czy naprawdę widzimy dowód na istnienie życia pozaziemskiego, a może nasze oczy płatają nam figle? I nawet jeśli jasna odpowiedź na te pytania nie została jeszcze znaleziona, jedno jest pewne. Obrazy tego rodzaju przypominają nam po raz kolejny o nieograniczonych możliwościach, które drzemią w bezmiarze kosmosu. Ci ludzie żyli w dżungli przez 40 lat. W 1973 roku świat Hoang Tana legł w gruzach. Podczas gdy w jego ojczyźnie szalała krwawa wojna wietnamska, na jego dom spadła bomba, zabijając jego żonę i dwójkę dzieci. Jedyne, co mu pozostało, to dwuletni syn Lang i jego ucieczka do dżungli. Ale chociaż wojna w Wietnamie skończyła się w kwietniu 1975 roku, oboje mieli spędzić w lesie deszczowym łącznie 40 lat. Z dala od cywilizacji mieszkali w domkach na drzewach i zdobywali pożywienie za pomocą strzał i prowizorycznego sprzętu. Żywili się również kukurydzą, którą wyhodowali, a także owocami i korzeniami manioku z dżungli. Kiedy wychodzili, nosili przepaski biodrowe wykonane z kory drewna. Tan zapomniał języka przez ten czas, jego syn mówił tylko kilka słów w lokalnym dialekcie mniejszości etnicznej Kor. W rzeczywistości nie wiedział nawet o istnieniu kobiet. A jednak wciąż były ciepłe wspomnienia z jego wcześniejszego życia. Jego ojciec trzymał żołnierskie spodnie złożone w kącie domku na drzewie. Obok leżał mały czerwony płaszcz, który syn prawdopodobnie nosił podczas ucieczki. Obaj zostali odnalezieni w 2013. Mieszkańcy pobliskiej wioski zagłębili się 40 km w dżunglę. Podczas gdy Ho miał 82 lata, Lang był pośrodku swojego życia, miał 42, ale sprawy miały się potoczyć zupełnie inaczej. Początkowo Tan był przerażony opuszczeniem kryjówki w lesie. Po prostu nie mógł sobie wyobrazić, że wojna w Wietnamie się skończyła. Ostatecznie duet został przekazany do swojej wioski. Po gwałtownym pogorszeniu się zdrowia Tan zmarł w 2017 w wieku 86 lat. Lang z kolei otrzymał smutną diagnozę w 2020. Był poważnie chory na raka wątroby. Zmarł we wrześniu 2021, mając 52 lata. Niektórzy uważają, że śmierć Langa została przyspieszona przez złą dietę i stres współczesnego środowiska. Zaczął między innymi jeść przetworzoną żywność, a nawet pić alkohol. Ten posąg stawia historiografię na głowie. Jak można zobrazować coś, czego wyglądu nie znamy? To pytanie nieuchronnie idzie w parze z dziwnym odkryciem, którego dokonano w dżunglach Gwatemali. Pół wieku temu odkryto tam gigantyczną, kamienną głowę. Twarz miała delikatne rysy, cienkie usta i duży nos, dzięki czemu wyglądała niezwykle kaukasko i nie przypominała żadnego znanego przedhiszpańskiego ludu obu Ameryk. Początkowo znalezisko przyciągnęło wiele uwagi, ale równie szybko o nim zapomniano. Dopiero gdy pewien doktor Oscar Rafael Padilla Lara otrzymał zdjęcie głowy w 1987, ponownie zwrócono na nią uwagę opinii publicznej. Jednak lokalizacja była dość niejasna, delikatnie mówiąc. Stwierdzono jedynie, że głowa znajdowała się gdzieś w dżungli Gwatemali. Mimo to dr Padilla zdołał odnaleźć posąg, ale nadzieja na odkrycie szybko ustąpiła smutnemu rozczarowaniu. Kiedy dotarł na miejsce, odkrył, że głowa została prawie całkowicie zniszczona. W rzeczywistości została użyta jako cel przez antyrządowych rebeliantów. Niezliczone dziury po kulach oznaczały, że twarz została oszpecona nie do poznania, a w rezultacie posąg po raz kolejny zniknął w zapomnieniu, a wraz z nim tajemnice, które mogły ujawnić coś o prawdziwym przebiegu historii ludzkości. Majowie budowali ogromne metropolie w dżungli. Z pomocą nowoczesnej technologii naukowcy odkryli niedawno w gwatemalskim lesie deszczowym, że kryje on w sobie wiele więcej ekscytujących sekretów niż tylko kamienne głowy. Podczas gdy odkrywcy z przeszłości często przypłacali swoje niebezpieczne wyprawy do dżungli własnym życiem, rewolucyjna technologia LiDAR umożliwia cyfrowe oczyszczenie koron drzew. Skany laserowe ujawniły coś, czego nikt się nie spodziewał. Majowie stworzyli gigantyczną sieć miast, w których kiedyś mieszkały miliony ludzi. Zdjęcia ujawniły pozostałości ponad 60 000 budynków, w tym wspaniałych pałaców i skomplikowanych podwyższonych dróg, a także budynków mieszkalnych. Zgodnie z wynikami badań złożoność i gęstość zaludnienia Majów była wcześniej beznadziejnie niedoceniana. Podczas gdy w przeszłości zakładano, że rdzenna cywilizacja żyła w rozproszonych i słabo zaludnionych miastach-państwach, nowe znalezisko pokazuje, że była ona bardzo podobna do zaawansowanych kultur starożytnej Grecji czy Chin. Podczas gdy poszczególne centra miast były połączone wzniesionymi drogami, wyrafinowane systemy irygacyjne i tarasowe pozwoliły na intensywne rolnictwo, które zaspokajało głód niezliczonych ludzi. Biorąc pod uwagę fakt, że Majowie nie używali ani koła, ani zwierząt jucznych, to architektoniczne arcydzieło jest jeszcze bardziej imponujące. Wcześniej uważano nawet za nie do pomyślenia, że tak złożona cywilizacja mogła rozwinąć się w tropikach. Dramatycznie błędny osąd z wyniosłego zachodniego punktu widzenia. Nowe dane sugerują nawet, że tropiki były punktem wyjścia dla złożonych społeczeństw. Czy to miasto zostało zbudowane przez gigantów? Kilka lat temu naukowcy z Ekwadoru dokonali zapierającego dech w piersiach odkrycia. Namierzyli pozostałości miejsca, które rzekomo zostało zbudowane przez gigantów. Jest to ogromna struktura, wysoka na 80 i szeroka też na 80 metrów, składająca się z setek bloków ważących kilka ton. Istniały dwa powody, dla których archeolodzy określili znalezisko jako zaginione miasto gigantów. Z jednej strony lokalne legendy mówią o gigantycznych ludziach, którzy tam kiedyś żyli, a z drugiej eksperci odkryli w pobliżu zdumiewająco duże narzędzia, które w rzeczywistości były zbyt ciężkie, aby mogły być używane przez zwykłych ludzi. Podczas gdy struktura wznosi się pod kątem 60 stopni i ma płaski obszar na szczycie, jej wygląd przypomina brukowaną ścianę. Ostre krawędzie i kilka dużych kamieni z okrągłymi otworami w środku obalają twierdzenie, że to naturalna struktura. Niektórzy z zespołów badawczych uważają nawet, że możliwym jest, iż patrzymy na mauzoleum Atahualpy. Mówi się, że ostatni władca Inków został schwytany przez Hiszpanów i pochowany wraz z dużym, złotym skarbem, który jego zwolennicy zebrali jako nieudany okup za jego uwolnienie. Inni są zdania, że nowo odkryte miejsce pochodzi z szeregów nieznanej kultury preinkaskiej. Założenie to opiera się na odkryciu około 30 podstawowych narzędzi i stopniu erozji widocznym na kamiennych blokach. Chociaż eksploracja tego miejsca nadal trwa, jest ona utrudniona przez szereg komplikacji i niebezpieczeństw. Aby dotrzeć do miasta gigantów, trzeba przez 8 godzin przedzierać się przez gęstą i górzystą dżunglę. Trasa ta znana jest również z ataków tzw. zabójczych pszczół. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat odkryć w dżungli wszechczasów? Naciśnij przycisk subskrypcji i bądź z nami cały czas na bieżąco.